Dzień dobry kochani w nowym vlogu, tu gdzie skończyłam, tu też zaczynam nowego vloga. Tak, jestem poczochrana, nieogarnięta i w ogóle, ale zaraz właśnie będę się zbierać pod prysznic. Natomiast chciałam przyjść się z wami przywitać. No i tak, słuchajcie, mamy niedzielę. Dzisiaj w planach mamy najpierw na śniadanie zejść. Śniadanie jest na całe szczęście do 11. Na śniadanie, potem mamy jeszcze, nie wiem, właśnie musimy się dogadać do której, co i jak, wolny czas i może być, że ja pojadę, słuchajcie, do mojej byłej sąsiadki z Polski, bo ona tutaj w Hamburgu mieszka i zaprosiła mnie do siebie, więc zobaczę co i jak. I więc może pojadę do Pauliny, muszę do niej zaraz napisać. Co jeszcze? Aha, potem mamy po południu, idziemy do Muzeum Przypraw. Coś jeszcze było. Mój plan jest w kurtce. Czekajcie, zaraz sprawdzimy. O Jezus Maria. O, jak mnie wszystko boli. Zdechnę dosłownie. O, tak wygląda moja kartka, na której jest napisane, co my robimy, którego dnia. Mario się postarał, żeby to ładnie wydrukować. O, czy to nie wygląda pięknie? No i tak, dzisiaj jest niedziela. Śniadanie, potem właśnie po południu do Muzeum Przypraw i na 18:30, słuchajcie, idziemy na musical. Czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Słuchajcie, cieszę się jak nie wiem, bo mówię, w końcu spełni się moje, jedno z moich marzeń od lat. Coś, co o czym od lat marzyłam. Także wow. No i co chciałam powiedzieć? Nie wiem, jestem rozbita strasznie. Jeszcze. Idę się być, słuchajcie. Och. Idę się myć, zbierać, żeby na 10:30 być ogarniętą, bo też Kerstin coś mówiła, że ona na 10:30 przyjedzie z powrotem. Więc no, chciałabym do tej pory już być skończona. Dobra, do później. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been
been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way, then got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Uśmiechnij się, to cię będzie widać. Co tam masz? Nelkin. Pis Nelkin. Es ist gesund. Kauen. Wenn du Zahnschmerzen hast oder Entzündung im Mundraum. Hab ich nicht. Aber gleich. No, moja droga. No. No. Dobre? Chodka. Nie, gościki? Co ty? Nie, nie. Ja nie lubię gościków. A tutaj co jest? To są... Orangenschale. Geschnitten. A nie, to wygląda jak te, to tam było... Muskatnolüten. Nie, to jest skórka z pomarańczy. Tutaj jest nanomince. A tam? Co to jest u ciebie? Co? Nie, to nie dla mnie. A tu jest citronenschale, czyli skórka z cytryny. Graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack. Słuchajcie, jak widzieliście, jesteśmy w Muzeum Przypraw i tutaj można zobaczyć przyprawy i posmakować przyprawy z całego świata. Powiem wam, że jeżeli ktoś używa dużo przypraw, lubi, to będzie coś dla niego fantastycznego. Dla mnie może niekoniecznie, bo wiecie, jakie ja przyprawy używam. Sól, bardzo mało pieprzu, czerwona papryka to są z reguły przyprawy, które ja używam. Idę teraz do reszty, bo oni siedzą. Ja się w ogóle przerzuciłam na telefon, także nie wiem, co jeszcze dzisiaj dzień przyniesie. Jak mówię, na 18.30 mamy musical. Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good. Słuchajcie,
jestem dosłownie na moment w hotelu i mam baterię niestety wyczerpaną, bo przez przypadek nie wyłączyłam aparatu i wrzuciłam do plecaka. No niestety, głupota. I telefon też mam już prawie wyczerpany, nie zdążę się doładować pewnie na pełny, ale trudno się mówi. Chciałam Wam tylko jeszcze na szybko pokazać, co w tym muzeum kupiłam. To są dwie herbaty. Jedna jest owocowa z wanilią, hibiskusem, jabłkami, wanilią, aromatami i hagebutten. Ojejku, zapomniałam, jak to się nazywa po polsku. Przepiękne opakowanie. A druga to jest w sumie mieszanka Assam i Java, czyli po prostu herbat czarnych. To dostaliśmy w gratisie do kupowania biletów, czyli po prostu kulki pieprzu z marki Spices, czyli tam tej marki, która jest sprzedawana przede wszystkim właśnie w tym muzeum. No i kupiłam sobie też, słuchajcie, kolejny magnes, dlatego że wczoraj z Elbphilharmonii kupiłam, a dzisiaj kupiłam taki os hamburga, oczywiście na moją lodówkę. Także wiecie co, my musimy się zaraz zbierać do na obiad, bo mamy na 16:15, a będziemy szli pół godziny na nogach. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Dzień dobry, kochani. Słuchajcie, mamy poniedziałek. Ja właśnie wróciłam ze śniadania. Jeszcze włosy nieogarnięte. Nie wróciłam się pożegnać wczoraj. W ogóle w pewnym momencie, wiecie, aparat mi się rozładował. Musiałam go podłączyć. Ładował się cały dzień i nie wiem dlaczego, czy właściwie całe popołudnie, nie wiem dlaczego nie naładowała się bateria. Dlatego mam tylko 3%, muszę szybko się streścić. Słuchajcie, my za 2 godziny musimy wyczekować z hotelu. Niestety dzisiaj pociągi i tak dalej strajkują, więc wczoraj odwołali nam pociąg, który Flixtrain, w którym twierdzili, że oni nie są od strajku zależni. No niestety, okazało się, że musimy przerzucić się na Flixbus, jechać z Hamburga do Berlina, potem 2 godziny przerwy i z Berlina do Lipska. Problem jest taki, że w Lipsku będziemy dopiero po 23, a ja jeszcze będę musiała 2 godziny jechać autem do domu. Także żyć, nie umierać. Pół biedy z tym. Najgorszy jest fakt, słuchajcie, że musimy 5 razy tyle za bilety na Flixbus zapłacić, jak mieliśmy zapłacony pociąg. Także mało przyjemne jest to, to po pierwsze. Po drugie, ja doszłam do wniosku, że dzisiaj nie będę już żadnego vloga kręcić, także z Hamburga będziecie mieli te 2 vlogi. Muszę tylko zobaczyć, jak ja to wszystko posklejam, ale jeżeli go właśnie oglądacie, to jakoś się udało. Jeżeli chodzi o musical, mega, słuchajcie, wart każdego centa, każdego euro. Naprawdę, bardzo gorąco Wam mogę polecić Króla Lwa. Przepiękne to było, naprawdę to było wow, po prostu wow. No i tak, ja zaraz muszę pakować tu powoli swoje rzeczy, ogarnąć się i w ogóle łuszczyca znowu zaatakowała całe czoło. Jutro, jak już będę w domu, też nie będę mogła nagrywać vloga, dlatego że muszę jechać po Milana i tak dalej, i tak dalej. Ale pojutrze, jak już będę miała czas, to w końcu nagram vloga, opowiem Wam jeszcze w skrócie całe podsumowanie. Teraz bateria znowu jest wyczerpana, więc żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.